W styczniu teren przyszłego Centrum Samorządowego w Szemudzie mieli okazję zwiedzać seniorzy, członkinie i członkowie Stowarzyszenia LESOK działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej. W pomieszczeniach trwały jeszcze prace wykończeniowe, doposażanie pomieszczeń, w sprzęty, w meble. Obiekty centrum, a zwłaszcza pomieszczenie, gdzie będzie mieściła się nowa biblioteka i gdzie będą się w przyszłości spotykać właśnie lesoki, zrobiła na zwiedzających ogromne wrażenie. To była także doskonała okazja do wspomnień z przeszłości o tym, jak kiedyś wyglądała nasza gmina, jak się w niej żyło. Posłuchajmy ich wrażeń. Jak wrażenia z samej wycieczki, jak to działa na waszą wyobraźnię w aspekcie dziesięciolecia naszej gminy? No powiem, że to było naprawdę przeżycie duże. Była nas tam grupka osób właśnie z tego stowarzyszenia naszego LESOK i byliśmy tam pod wielkim wrażeniem. Trwało to długo, bo wszędzie zaglądaliśmy w każdy kąt, bo to człowiek ciekawy, wiadomo, każdego to interesuje, tym bardziej, że no byliśmy związani z tym miejscem. Ja miałam to szczęście, chyba mogę powiedzieć, że też od początku, jak ten budynek stary, poprzedni, w tym miejscu, który stał, był oddawany do użytku. Tam była straż i była taki ośrodek kultury, w którym część to była biblioteka właśnie. I ja pamiętam, pracowałam wtedy w Urzędzie Gminy, bo właśnie 50 lat temu zaczęłam pracę w Urzędzie Gminy. Także my jako pracownicy młodzi wtedy poszliśmy i tam sprzątaliśmy przed samym oddaniem do użytku. To ja pamiętam te szczotki, szorowanko było. No naprawdę to były takie przeżycia. To się teraz pamięta. Byłoby więcej tego sprzątania, co? A teraz jak popatrzałam właśnie na ten duży obiekt, to mówię, zaraz mi się te szczotki przypomniały, mówię, Boże Święty, jak ten świat się zmienia, to jest nie do pojęcia. Naprawdę, brak mi słów wyrazić wszystko to, co ja odczułam, widząc tą piękną budowlę, bo jestem tym zachwycona, a tym bardziej, że otrzymuję telefony z pytaniem, bo nie wszyscy wiedzą, co tam będzie, jakie tam będą jeszcze te instytucje, ale pytają się, co będzie z biblioteką, bo wszyscy kojarzą to miejsce z biblioteką w regionie, że to jest biblioteka, że tam była tyle lat. No i teraz co tam będzie, jaka to będzie biblioteka? Ja czasami krótko odpowiadam, śmiesznie, bo to będzie narodowa w Szemudzie. To jest inwestycja naprawdę na miarę XX, nie wiem, jakiegoś wieku, że tak pięknie to wszystko będzie scalone. I te wszystkie instytucje, które są na naszym terenie, tamtu, wszędzie, a będą razem, to jest coś niesamowitego. A nad tym wszystkim będzie, tak sobie wyobrażam, górowała biblioteka, bo to miejsce się kojarzy z biblioteką ludziom, bo to już jest 50 lat. Akurat w tym roku, jak 50-lecie gminy, to znaczy, tak, to jest 50-lecie biblioteki tutaj, znaczy gminnych biblioteki, bo były najpierw gromadzkie. No wrażenia nie do pojęcia. Przyszłam do domu, to zaraz synowi opowiadałam, co widziałam, jakie zrobione. Jeszcze tam dokończeniowe sprawy są, ale takie gminy na pewno na okrąg nie ma nigdzie. A pan wójt no, tam nam opowiadał, co tam będzie, jakie ścianki są w stylu skandynawskie robione. No to jest wszystko tak, pod takim wrażeniem, że naprawdę i do wszystkich to będzie tak pomocne. No i że w jednym ty załatwisz wszystko, no nie w tym, co mają do załatwiania i sprawy, i straż pożarna, i pogotowie, no nie, i no wszystko będzie w jednym miejscu. No to jest bardzo, jak ja mówię, na tym terenie tutaj, no nie wiem, czy to w całej Polsce, ale tu mi się wydaje, będzie najlepsza gmina. Budynki, które są za tym głównym budynkiem z tyłu, to są cztery budynki. Każdy ma swoją część wydzieloną. No jak popatrzałam w tym pomieszczeniu, gdzie jest ten, jak to jest? Zarządzanie kryzysowe? Tak, zarządzanie kryzysowe. No cała ściana jedna jest już tam przygotowana pewnie do zresztą tam nam pan wójt tłumaczył, że tu będą podglądy, że tak powiem. No miejsca takie strategiczne dla bezpieczeństwa, żeby to zabezpieczyć, żeby wiedzieć, zabezpieczyć to przede wszystkim, nie? No bo różne sytuacje mogą się zdarzyć w dzisiejszych czasach. No to
trzeba, czy te hydrofornie, czy przystanki, takie miejsca najbardziej narażone na jakieś tam niebezpieczeństwa. Także no to wyglądało, wrażenie to robiło naprawdę, jakbym była gdzieś w innym świecie, tak mi się wydaje. I tak właśnie te wspomnienia z dawnych lat i to takie jakby dwa światy różne się zbiły, stłukły jakieś, nie wiem, jak to nawet nazwać. Tam wszyscy się zmieszczą i będą chyba się wszyscy bardzo dobrze czuli, bo tam więcej jest tych, no, jak urząd gminy, co jest ważne w centrum wsi, bardzo dobrze pomyślane. No mieszkańcy będą mieli łatwiej. No. Tak, nie będą mogli, każdy wyle, gdzie ta gmina na Pustkowie, każdy jak tak przyjechali, obcy, to tak do biblioteki, gdzie jest gmina, to tak do nas, bo my tak w centrum jako biblioteka i dużo myśmy mieli takich właśnie sytuacji, gdzie przyszli. No myślę, że tam w tym remizie jest ta gmina, że to jest, gdzie ona jest. I tak dużo było takich tłumaczeń tam na górce. No a... Można by rzec, że się nie pomylili. No tak. W tym budynku, gdzie w tej chwili jest urząd gminy, bo tam właśnie zaczynałam pracę, to tam przecież były piece, drzwi, okna, to nieszczelne. To był budynek, który kiedyś tam prawdopodobnie był przeznaczony na kowalstwo, ślusarstwo, coś takiego. Więc to wszystko były mury, beton, więc no namarzłyśmy się tam strasznie. Pracowników co prawda nie było dużo wtedy, ale no mimo wszystko każdy tam swoje przeżył. I tam się stała pod piecem węglarka z węglem i tam się dosypywało i nikt nie narzekał i że no co miałam iść do naczelnika, powiedzieć panie naczelniku, mi jest zimno, ja dzisiaj nie będę pracować, tak? Czy strajkować, czy cokolwiek, więc wiadomo, że to się robiło, bo trzeba było, taka była potrzeba, więc się to robiło. No a tutaj, no jak to wszystko zobaczyłam, no to mnie ciekawiło, te pokoje, gabinety, te pomieszczenia tam właśnie dla biblioteki, no naprawdę, no coś pięknego. Czy nawet takie te pomieszczenia socjalne. No, kuchnia wyposażona już akurat była, bo tak mieliśmy szczęście to sobie obejrzeć. I tak sobie pomyślę, Boże, a my te kanapki pod biurkiem jedliśmy tylko między interesantami albo gdzieś tam się wychodziło do drugiego pokoju, gdzie było mniej ludzi, żeby jakoś, a teraz po dwa biurka mają być w pokoju tylko. Także no wygoda, nie? No i przede wszystkim to się prezentuje, to jest gmach cudowny, piękny, ładny. Teraz Szemud będzie wyglądał za stolicą. Oj tak, to będzie taka stolica, myślę, że no nie wiem, czy tutaj chyba tak zaraz nie znajdziemy takiej gminy gdzieś dookoła, żeby była, no tak ładnie wyglądała, o tak powiem, bo to rzeczywiście prezentuje się ten budynek bardzo ładnie. Jest taki no, elegancki, na miarę XXI wieku, jakby nie było. Także no, to są dokonania piękne. No, zdajemy sobie sprawę, że to dużo pieniędzy kosztowało, że trzeba było pozyskać te środki. To na pewno nie są łatwe rzeczy i to trzeba umieć zrobić, mieć sztab ludzi do tego. I także no, to wszystko kosztowało dużo wkładu, pracy, pieniędzy, wszystkiego, bo to nie jest łatwe na pewno coś takiego stworzyć wielkiego. Będziemy mogli tam chodzić, odpoczywać, wszystko i to jest bardzo dużo i wszystkiego, i pokoje, i takie, byśmy widzieli, ile krzeseł, wszystkiego jest dobrze. Bardzo, bardzo jest dobrze. Tyle, co ma narobione i nabudowane, żeby tylko tam trafić, gdzie iść i co to ma dużo dogadać tego, bo jest bardzo, bardzo pracowity i aktywny. A co się najbardziej podobało w tym budynku? Mieszkania, te wszystkie, wiesz, co będą, te co mają nawet wykończone, tam jest już dużo i będzie sala, może będzie się można pogadać, pobawić. Różne. Co tam ma dużo, dużo gadać. Wszystkiego no, pracuje, robią i więcej. Dla mieszkańców łatwiej będzie tak w takim momencie? No, tak, na pewno, bo będzie wszystko na miejscu, nie? I będzie poczta, wszystko chyba i tam różne na dole. Tam jest i policja i ten straż, wszystko w jednym tym. I nie będzie można chodzić nigdzie po żadnych tych i szukać. No ale tak jest, wszystko dobrze jest, bardzo dobre. Mamy dobrego wójta. Z samej biblioteki też będziecie korzystać? Tak, właśnie do Lesoka chodzę, do Zrzeszenia Kaszubskiego, no nie należę, także
No tutaj co powiedzieć, no na pewno pan wójt ma bardzo dużo musi i spraw, no i wszystkiego załatwiać, żeby takie coś rozbudować. To ten sam, to zajęcie tego projektu i to wszystko musiał przecież, no są też, co on ma z nimi, ale to wszystko jest na jego głowie. No. Do biblioteki kiedyś to tak, w domkach gdzieś tam na strychu, gdzieś w piwnicach, tak biblioteki wyglądały w czasach przeszłych. Ale teraz biblioteka jest doceniona i, no i dzięki naszemu wójtowi, bo on podniósł jakby rangę biblioteki, bo zawsze nas odwiedzał, z taką pozytywną myślą pomagał, tłumaczył, no niesamowity. I doszło do tego, że jest Biblioteka Narodowa w Szymudzie. Cieszę się i bardzo dziękuję za to, że biblioteki powstały w starych budynkach szkolnych, gdzie to była ruina. Ja ciągle ubolewam i rozmawiałam kiedyś z władzami, którzy byli przed, żeby to jakoś wykorzystać, ale mowy nie było, ruina coraz większa, czy Kielno, czy Łebno, te szkoły się rozpadały, bo tam nie było gospodarza, ale nareszcie, ja mówię, znowu człowiek stanął na wysokości zadania i tak pięknie zrobił Kielno, tak pięknie zrobiono ja tutejsze władze, Łebno, no to jest, ja normalnie nie wiem, jak dziękować za to, jak teraz tam jest ładnie, że to nie będzie dewastowane. No bo tak, i to jest takie centrum kultury, jakby mówiąc, w każdej wsi takiej znaczącej w naszej gminie. I tu można, to jest wizytówka tej wsi.